kończymy pierwszy rząd przodu, ten, który robimy całym lewymi oczkami, ponieważ tak akurat nam się zdarzyło, że początek był tam, gdzie lewe oczka. Tu mam moją dowiązaną nitkę. Teraz mała uwaga. Kiedy robimy ostatnie oczko, to robimy je bardzo ścisłe. W ogóle pilnujemy, żeby oczka brzegowe robić rzeczywiście ścisłe, żeby je dociskać na drucie i pilnować, żeby nie były luźniejsze. Wtedy dziury między sekwencjami spuszczanych oczek są mniejsze. Ja to pokażę tutaj. Oczka zamykane, oczko między nimi, oczka zamykane, oczko między nimi. Zawsze to oczko między nimi będzie nieco dłuższe, ale pilnując, żeby było jednak w miarę ścisłe, nie powodujemy, że dziury będą wielkie. My sobie te dziury później przy nabieraniu oczek na główkę rękawa i tak zniwelujemy do zera, ale im ściślej robimy oczka brzegowe, tym mniej później musimy uważać przy nabieraniu oczek właśnie w tym miejscu tego półkola, tego łuku przy podkroju pachy. Ale w tym momencie wracamy do naszego przodu. Pierwszy rząd za nami, ten rząd, który był bezpośrednio po tych czterech spuszczonych oczkach, czyli w kształtowaniu podkroju pachy, tu wykorzystuję moje notatki zrobienia tyłu, mam te cztery pierwsze oczka już zamknięte, bo były zamykane wtedy razem z tyłem. Czyli w tej chwili będę zamykać po raz pierwszy trzy oczka. W takim razie zamykamy je. Pierwsze, drugie, trzecie. Pilnujemy, żeby było ścisło. I do końca robimy prawymi. Później symetrycznie po tej stronie, zamykając oczka po dwa na lewo, zamknę tak jakby te same trzy oczka, żeby mieć lustrzane odbicie podkroju.